bieg pokoju, bieg międzynarodowy, bieg, w którym biorą udział biegacze i z Węgier, i z Czech, i ze Słowacji, i z wielu innych państw. Nawet mamy jedną biegaczkę z Gwatemali. Biegniemy z Węgier przez Słowację, Czechy. W tej chwili 3 dni spędzamy w Polsce, następnie wracamy do Czech i z Czech wbiegamy do Austrii, potem dalsze państwa Europy. Trasa jest co roku inna, staramy się każdego roku odwiedzić inne miasta, inne gminy, spotkać nowych ludzi. Mamy tysiące osób, które niosły nasz właśnie ogień olimpijski, naszą pochodnię pokoju. Jest to symboliczny gest, którym staramy się krzewić ideę pokoju, przekazywania tego płomienia pokoju właśnie, zwłaszcza między dziećmi i młodzieżą, ponieważ jeśli dzieci i młodzież będą miały tą świadomość, że od nich także zależy pokój na świecie, będą pamiętały o tym płomieniu, który jest wiecznie żywy, który także oni na swoich barkach i w swojej ręce niosą, to nasza przyszłość na cały świat będzie na pewno i bezpieczny, i pod znakiem pokoju. Dzisiaj w Pieszycach, w deszczowej aurze, chociaż biegaczom deszcz służy, bieg pokoju. To wydarzenie ogólnoświatowe. Biegamy na całym świecie, prosząc, sygnalizując i uświadamiając, że najważniejszy jest pokój. Ten bieg przebiega właśnie przez teren Polski. Dzisiaj przez Pieszyce, z czego się bardzo cieszymy i też w tym biegu pobiegniemy. I będzie wracał do Czech. To bardzo fajne wydarzenia, uświadamiające nam bardzo często wagę wolności, wagę pokoju, w którym żyjemy, a który tak łatwo stracić, czego dowodem i świadectwem są wydarzenia za naszą wschodnią granicą. W tym biegu biorą biegacze udział z różnych państw, z różnych klubów sportowych. Zapraszamy właśnie młodzież, zapraszamy dzieci, zapraszamy działaczy lokalnych, wszystkich ludzi dobrej woli. Każdego, kto ma chęć i możliwość przebiec choćby kilka metrów, każdy może z nami biec. To nie ma znaczenia, czy ktoś ubiegnie 10 metrów, czy ktoś ubiegnie 10 kilometrów. Ważne, żeby być z nami, ważne, żeby chwycić pochodnię pokoju i chociaż parę kroków ten pokój nieść i być częścią tej pięknej idei. W tym roku dużo mamy tutaj pagórków do pokonania. W tej chwili jesteśmy u państwa. Za chwilę będziemy kierować się na Zagórze. Tam też sporo wzniesień. Następnie z Zagórza Śląskiego pobiegniemy do Wałbrzycha. Z Wałbrzycha wbiegniemy do Mieroszowa, a później przez Adlerszpach do Teplic, Hradec Kralowy, no i dalsze miasta. Pogoda jest piękna, ponieważ poprzednie dni były dosyć słoneczne, biegacze się spiekli, także dzisiaj mają troszkę odpoczynku od słońca, co paradoksalnie może być zaskoczeniem dla wielu osób, ale nam to odpowiada, bo odpoczniemy od słońca. Kolejne dni też mają być słoneczne, więc cieszymy się za tą pogodę. Zawsze na trasie są osoby życzliwe, zawsze spotykamy dużo uśmiechów, dużo serca. Za to wdzięcznie dziękujemy.